Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj widzimy się przy czterech nowych numerach Staro 266. Numery od 78 do 81. Mamy tutaj, widzę, troszkę elektroniki. Głównie chyba elektrykę. Pilot do sterowania już mamy. Także tutaj o, pojemnik na baterię, głośniczek. Dlatego wnioskuję, że w tych numerach zajmiemy się właśnie tutaj bardziej elektryką. Także zapraszam Was do obejrzenia relacji z montażu tych czterech nowych numerów i zaczniemy od numeru 78.
I w ten sposób, moi drodzy, wyglądają zmontowane części z tych czterech numerów od 78 do 81. Jak widzieliście, tu części dużo nie było, ale no, troszkę podziałaliśmy, trochę właśnie z elektryką. Ogólnie jest tylko jedno zastrzeżenie, o którym za moment powiem. O, tutaj mi się te rogi kabiny spadły. Nie rozłączałem tego. W zasadzie tego jeszcze nie było w instrukcji, żeby podłączać, ale, że tak powiem, nie mogłem się oprzeć, więc troszkę na wyrost podłączyłem. No, z ciekawości, żeby sprawdzić, jak to działa. I ogólnie wszystko działa. Tutaj zamontowaliśmy baterię, zbiornik na baterię, przełącznik pod spodem, którym włączamy, wyłączamy całą elektrykę tutaj. W drugim zbiorniku zamontowaliśmy płytkę, która tym wszystkim steruje. Tu jeszcze H jest niepodłączone, to chyba oświetlenie kabiny jest z tego, co tam wyczytałem. Głośnik mieliśmy, no głośnik jeszcze według instrukcji nie powinien być podłączony, ale podłączyłem, żeby usłyszeć, jak ten star nam tu gada. Na razie góry zbiornika nie zakładamy, ponieważ znaczy w sumie jak odepnę te kostki, które są podłączone za wcześnie, to można będzie tutaj też ten zbiornik zamknąć. Tutaj bardzo ciężko zamyka się ten zbiornik z bateriami. Jeżeli to byśmy używali tam wiele razy, to jest opcja, że możemy tutaj te opaski uszkodzić. No ale jeżeli zrobimy to delikatnie, to jest, że tak powiem, ok. Po podłączeniu tego wszystkiego, aha, tu jeszcze podłączyliśmy przewód od wciągarki. Ja tutaj go tak poprowadziłem troszkę jeszcze na tak sobie zgrubnie. Później jak to już wszystko będzie działało, to go tutaj tak poprzypinam, tak samo jak i tutaj, żeby te przewody jakoś tu tak no, nie były tak luźno. Nie wykorzystałem tego kawałka, bo to domniemam, że to przedłużka była do przewodu od wciągarki, bo starczyło mi tego przewodu, który był tutaj przy wciągarce. Pilot na trzy baterie, tutaj dwa małe paluszki i możemy już działać. Dźwięk jest bardzo fajny, co słyszeliście. Światełka, wszystko pozycyjne tu mamy, kierunkowskazy, klakson, światła stopu tutaj z tyłu, no już demonstrowałem wam, więc nie będę teraz odpalał tego wszystkiego. I jedna rzecz jest tutaj, odwrotnie kierunkowskazy, podejrzewam, że później może jakiś przewód będzie z tej kostki do tej lampy i na odwrót albo coś takiego, w sumie to można by przelutować tu te przewody, bo to tylko kierunkowskaz, ale na razie tego nie robię. Zobaczę, co tutaj nam wydawnictwo wymyśli. Światła stopu, to mówiłem. Oświetlenie bardzo fajne tutaj. Deski rozdzielcze. Ja właśnie zmontowaliśmy zestaw wskaźników. Deska fajna z przełącznikami, z kontrolkami. Bardzo ładnie świeci, jak widzieliście po cienku. Tu z boku przełączniki. U góry napis dopuszczalna prędkość 60 na godzinę, więc tak fajnie tutaj zrobione to. Naprawdę, naprawdę te wskaźniki odwzorowane świetnie. No i cóż, wciągarka działa nam tylko w jednym kierunku, więc rozwinąć musimy ręcznie, a wciągnąć możemy już tutaj tym haczykiem, tym guziczkiem. Tutaj mamy do oświetlenia tutaj deski rozdzielczej, pewnie kabiny też, po przyciśnięciu tutaj tej żaróweczki te wskaźniki po prostu mają takie fajne podświetlenie. A, no i cóż, jeszcze mieliśmy w jednym numerze, troszkę już mogliby sobie tego darować, skręciliśmy pilot na cztery śrubki, no, tak to tutaj jest. To by było na tyle w tych czterech numerach, myślę, że tutaj troszkę tak fajnie w tych numerach nam wyszło, mogliśmy sobie tutaj podziałać, trochę pobawić się tym pilotem. Pilot podobny jak w Polonezie, jednak inny. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka
i zapraszam do oglądania następnych. A póki co, żegnam się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!